gdzie ludzie będą dzisiaj płakać nad swoim życiem. Ja ogłaszam, że oni rozpoznają dzisiaj, jak beznadziejne jest ich życie bez Ciebie. Ojcze, ja ogłaszam, że ci ludzie nie będą mogli spać ani jeść, dopóki nie oddadzą Tobie swojego życia. Ja ogłaszam, że ci ludzie będą widzieli swoją biedę bez Twojej mocy. Ojcze, ja ogłaszam, że ci ludzie rozpoznają, że żadne pieniądze świata nie zapewnią im Twojej wolności. Ja ogłaszam, że ci ludzie będą rozpoznawali, jak biedni są bez Ciebie. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który przekonuje ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że ci ludzie będą dzisiaj wiedzieć, jak biedni są bez Ciebie, jak bardzo Cię potrzebują. Mam 21 lat, nazywam się Asia Kowalska. Jak miałam 15 lat, próbowałam się zabić. Wziąłam tyle tabletek, że lekarze byli w szoku, że nic się nie stało z moją wątrobą. Ale to Bóg mnie uratował. To dzięki Niemu nie potrzebowałam przeszczepu wątroby. On sprawił, że moje życie dotrwało do momentu przyjęcia Jezusa. Ponad 10 lat swojego życia straciłam siedząc w religii. Ponad 10 lat straciłam będąc na klęczkach w kościele. Ponad 10 lat straciłam odmawiając paciorki, różańce i tym podobne pierdoły. A dzisiaj wiem, że z Jezusem Chrystusem nie ma to nic wspólnego. Żadna Maryjka nie da Ci szczęścia i życia. Ja rozpoznałam życie i do Niego przylgnęłam. Przez to, że jak miałam 15 lat, próbowałam się zabić. Ja wiem, czym jest śmierć i nigdy więcej nie chcę śmierci w swoim życiu. Jezus jest drogą, prawdą i życiem, ale to do Ciebie zawsze będzie należał wybór. Tylko On może Ci dać wolność, której szukasz. Tylko On może dać Ci miłość, której szukasz. Tylko On może zapełnić Ci Twoją pustkę w życiu. Tylko On może to zrobić, ale decyzja zawsze będzie należeć do Ciebie. Ja rozpoznałam mojego Ojca. Ja wiem, kto jest Panem w moim życiu. Wiem, kim jestem i dokąd zmierzam. Narodziłam się na nowo. Idę do nieba. Jestem bardziej pewna tego, że idę do nieba, niż tego, że urodziła mnie moja matka. Jestem bardziej pewna tego, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu, niż tego, że tu dzisiaj stoję. Jestem bardziej pewna tego, że On za mnie zmartwychwstał, niż tego, że widzę kogokolwiek z Was. Przyjaciele, gdybyście wiedzieli, o kim ja w ogóle mówię, błagalibyście mnie, żebym dała Wam tego Jezusa. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus panuje na tym miejscu. Ja nie mam zgody na to, że idziecie do piekła. Ja ogłaszam, że będziecie rodzić się na nowo. Ja ogłaszam, że zajaśnieje Wam Chrystus. Bóg do niczego Was nie zmusza, ale On wydał swojego Syna na śmierć. A teraz do Ciebie należy decyzja. Dopóki nie oddasz swojego życia Jezusowi, Bóg nie ma z Tobą nic wspólnego. Dopóki nie oddasz swojego życia Jezusowi, Bóg Cię nienawidzi. Dobrzy ludzie idą do piekła. Bóg nie dzieli ludzi na dobrych i złych. Dla Boga jesteś albo martwy, albo żywy. A żywy jest tylko ten, kto oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Tylko ten człowiek jest żywy. Dopóki nie oddasz swojego życia Jezusowi, Boga nie interesują Twoje dobre uczynki. Są tak samo zażegane szmaty jak złe. Nie ma znaczenia, jakie masz uczynki. Liczy się tylko i wyłącznie to, czy oddałeś swoje życie Jezusowi. Bóg powiedział raz, a Ty usłyszysz dwa razy. Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył.